Cześć wszystkim, z tej strony Marcin. Mam nadzieję, że mój laptop nie hałasuje tak bardzo, a dokładniej wiatrak, ale pogoda naprawdę tutaj nie sprzyja nagrywaniu i przeciążaniu komputera. W każdym razie dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować takie przejście, taką prezentację retuszu, który ostatnio zrobiłem. Ostatnio wspominałem, udostępniłem to promocyjnie, zaraz po wypuszczeniu, a teraz już oficjalnie. Aczkolwiek nie namawiam Was oczywiście do zakupu tego kursu, w związku z tym, że on jest po angielsku, ale jeśli ktokolwiek z Was będzie chciał, ja i tak link zamieszczę tutaj w opisie. Jednak myślę, że wielu z Was może znaleźć to całkiem interesującym, takie opowiedzenie, co tutaj zostało zrobione, i na pewno będzie to w miarę edukacyjne. Także tutaj oznaczę te wszystkie kroki, które zrobiłem. Jak możecie, jest ich dosyć dużo, bo był to dosyć spory tutaj retusz. Nawet jeśli nie było to zdjęcie beauty, to spokojnie ten retusz mógł posłużyć jako coś takiego. I okej. Na samym początku to, co zrobiłem, jak widzicie, to było wyjściowe zdjęcie. I na samym początku to, co zrobiłem, delikatnie poprawiłem tutaj wygląd skóry, używając separacji częstotliwościowej. Oczywiście standardowa praca na tej warstwie, na której zawierają się informacje odnośnie kolorów, trochę pracy tutaj z detalami, bo oczywiście usunąć te wszystkie nieładne takie spoty, ale to, co jest najważniejsze i nie sądzę, żebyście mogli to znaleźć, było dla mnie pracą taką z wyrównywaniem tonów, z wyrównywaniem cieni. W związku z tym tworzyłem tutaj, jak możecie zobaczyć, tak dosyć sporo warstw pomiędzy dolną i warstwą, tą dolną i górną warstwą w separacji częstotliwościowej. Utworzyłem dosyć sporo tych tutaj warstw i popracowałem na tym. Nazwałem tą grupę tony, tutaj tones, jak widzicie, to było przed i to było po, czyli sporo wyrównywania tutaj tonów. To, co zrobiłem na początku, to pracowałem po prostu z pędzlem i bardzo delikatnie malowałem po skórze. Jak widzicie, to było przed i to po. Tam wrażenie tej twarzy, chciałem pomniejszyć trochę tą twarz, więc zwłaszcza tutaj widzimy, możemy zobaczyć tą różnicę przy linii włosów, to było przed. Często mamy niestety takie białe elementy tutaj przy włosach, więc jeśli chcemy się tego pozbyć, co jest takim właściwie musem, żeby ta twarz ładnie wyglądała, ona wygląda wtedy nieco mniejsza, nieco zgrabniejsza. Ja zająłem się tym, jak widzicie, ta twarz jest nieco bardziej zbita i solidna. Następnie rozjaśniłem tutaj cienie, używając po prostu clone stamp tool i rozjaśniając kilka takich miejsc z cieniami. I według mnie wygląda to o wiele lepiej, więc to były takie podstawowe te kroki, które ja zrobiłem tutaj w separacji częstotliwościowej. Następnie w takim retuszu zająłem się tutaj wyretuszowaniem włosów. Oczywiście taką oczywistą rzeczą jest, że zawsze musimy tutaj usunąć takie brzydkie, odstające włosy z tła. Ja również miałem trochę tutaj takich brzydkich włosów z tyłu, więc postanowiłem je tutaj usunąć. Więc tak to wygląda, usunąłem, wyretuszowałem oczywiście tutaj włosy na głowie również, bo tak brzydko takie podświetlone włosy nam sterczały. Tylko wtrącę, mam nadzieję, że nie słyszycie zbyt dużo hałasów, ale ktoś tam coś robi w kuchni, więc może Wam trochę hałasować tutaj na mikrofonie. Także to były takie podstawowe kroki w podstawowym retuszu. Następnie zająłem się nieco tutaj poprawieniem kształtu twarzy. To było przed, to przed i tutaj po, czyli jak widzicie, podniosłem tutaj trochę ten nos, podniosłem oczy i czoło, co jest dla mnie takie dosyć ważne, jeśli chcemy zrobić twarz wyglądającą nieco młodziej. To jest bardzo ważne, żeby podnieść tą całą twarz. Wtedy nasza modelka wygląda zdecydowanie młodziej. Oczywiście później zająłem się retuszem ust. To było przed i to było po. Jak widzicie, tutaj zdecydowana różnica i również sporo rzeczy tutaj zrobiłem. Zaczynając od tak podstawowej rzeczy, jak poprawienie tutaj kształtu, czyli to było przed, więc ja tutaj nieco po prostu podniosłem te usta.
nie zmieniałem, nie zwiększałem ich jakoś szczególnie, po prostu chodziło tutaj o poprawienie tej linii ust. Następnie wyretuszowałem te takie świecące, brzydkie spoty na ustach, taką suchą skórę, pozbyłem się tego. Oczywiście nie za bardzo, po prostu wszystko to, co świeciło, odebrałem z tych ust. Następnie, wykorzystując tutaj separację częstotliwościową, zająłem się kolorowaniem tych ust. Jak widzicie, takim, to co muszę powiedzieć, taką bardzo fajną rzeczą, którą można zrobić, jeśli nie chcemy niszczyć tekstury, kiedy kolorujemy te zdjęcia, jest właśnie wykorzystanie tutaj separacji częstotliwościowej i tą warstwę pomiędzy wykorzystać do zmiany koloru. Dzięki temu zachowujemy tą prawdziwą teksturę, a kolor bardzo ładnie możemy zmienić. Następnie popracowałem trochę tutaj na konturach. Jak widzicie, miałem bardzo nieładną skórę dookoła tych ust, więc zająłem się wyrównaniem tego wszystkiego i poprawą tego. Następnie na końcu, jak oczywiście odebrałem nieco tych brzydkich, świecących spotów, przydałoby się dodać nieco takiego oświetlenia na te usta, żeby one naprawdę ładnie wyglądały, więc po prostu rozświetliłem nieco tutaj z przodu. Następnie po tych ustach zająłem się tutaj oczami i również taka dosyć znacząca tutaj zmiana. Nie planowałem raczej zmieniać kształtu tych oczu, ale postanowiłem to zrobić w razie wypadku, gdyby ktoś rzeczywiście tego potrzebował, gdyby ktoś na taką zmianę rozmiaru oczu się zaopatrywał, więc to, co tutaj pokazałem, również sobie wycofam te takie kroki tutaj, więc na początku poprawiłem trochę kształt. Nieco je zwiększyłem, nie sądzę, żeby to było naprawdę konieczne na tym zdjęciu, ale wiele zdjęć tego wymaga, więc taką delikatną zmianę tutaj zrobiłem. Usunąłem również te żyłki z oczu, ale jak możecie zauważyć, nie zrobiłem tego dosyć znacznie, to była bardzo taka delikatna zmiana, bo chciałem to zachować w miarę naturalny wygląd tego, więc te żyłki tylko delikatnie tutaj zniwelowałem. Następnie oczywiście wyostrzyłem te oczy, co jest takie bardzo ważne. Uczyłem prostej tutaj techniki, po prostu używając narzędzia wyostrzania. Następnie rozjaśniłem i na samym końcu taki fajny krok, który chyba w miarę łatwo to pokazałem. Chodzi o malowanie rzęs. To jest bardzo ważne, niestety rzęsy są bardzo ważne na zdjęciach i często sam makijaż nie jest na tyle doskonały, żeby one naprawdę dobrze wyglądały później na zdjęciu, więc pokazałem tutaj, jak je domalować. Jak widzicie, domalowałem, zrobiłem to nieco pełniejsze. Następnie bardzo prosty krok, nie ma co tutaj tego rozwijać, to było kilka prostych warstw. Pokazałem Wam, jak można podresztuszować paznokcie, żeby one naprawdę wyglądały gładko, zdrowo. Następnie oczywiście Dutch and Bern i pokazałem tutaj, jak zrobić taki lokalny Dutch and Bern, czyli nazwa Fixes, i globalny. Nie możemy tego zobaczyć, tych napraw tutaj z daleka, więc może trochę przybliżej. Teraz możecie zobaczyć, to było przed. Jak widzimy, mamy takie brzydkie tutaj ciemne miejsca i po, czyli używając tej techniki starałem się poprawić nieco tą skórę, kolory tej skóry i poprawić takie wszystkie brzydkie, zaciemnione miejsca. Oczywiście tutaj kontury to taki standard, jeśli chodzi o Dutch and Bern, po prostu by jeszcze bardziej tą twarz zrobić zbitą, młodą i dynamiczną. Na koniec delikatnie, dosłownie wyostrzyłem to zdjęcie i oczywiście takie finałowe ustawienia. Zawsze używam bardzo prostych technik. Tu możecie zobaczyć, użyłem tylko mapy gradientu i krzywych. I to by było wszystko. Więc tak jak mówiłem, jeśli chcielibyście zobaczyć cały proces, ten kurs jest dostępny na Udemy, jednak to jest tylko po angielsku. Pewnie sporo Was może być zawiedzionych takim obrotem sprawy. Wynika to z tego, że po prostu gdybym to nagrywał po polsku, to by była
praca praktycznie jako wolontariat, więc ja mam nadzieję, że takie rzeczy będą tutaj zrozumiałe, bo nie byłoby dużo chętnych na ten kurs. Przepraszam, że się zawiesiłem. Jednak ja go udostępniałem wcześniej dla Was, jeśli ktoś chciał. Był przez kilka dni dostępny za darmo. Obecnie jest to cena $9. Tutaj nieco inaczej pokazuje, zależy jaką mamy cenę, w jakiej walucie ustawioną. W każdym razie jest taka dosyć spora zniżka. Więc jeśli ktoś mówi dobrze po angielsku i naprawdę chciałby się nauczyć, to jak najbardziej tutaj zachęcam. Zawsze można mnie ze mną się skontaktować tutaj na Udemy i tak dalej. Także to był taki prosty spacer po tym retuszu, zdjęcie przed, zdjęcie po. Dzięki za oglądanie, niebawem udostępnię Wam darmowy poradnik z Photoshopa. Tak więc do usłyszenia.